co dla Państwa przygotowałem dzisiaj. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem, jeżeli będę znał odpowiedź. A poproszę Państwa o zadawanie tutaj w kolejności, jak widzę, prawda? Okej, dobre pytanie. Czy można przydawkować? Witamina B12 uznawana jest jako witamina, która nie jest toksyczna. Okay? Ale pomimo tego, w przypadkach niektórych osób z bardzo wysokim poziomem witaminy B12, te osoby mogą odczuć takie zaczerwienienie i swędzenie na skórze. To są takie przypadki właśnie bardzo wysokiego poziomu. Ale nie wszystkie osoby, które mają bardzo wysoki poziom, mają takie symptomy. Tylko mały procent tych osób. Ja w tym momencie mam takie, jak powiedzieć, dane z prawie 700 nastolatków. Jeden z nich, u jednego z nich, ze względu na suplementację, poziom witaminy B12 był ponad 3000. Zero problemów. Okay? Ale mam inną koleżankę, której poziom witaminy B12 był powyżej 1200, która już miała takie swędzenie, takie zaczerwienione plamki i to jest taki symptom. Okay? Czyli te jakieś ewentualne symptomy przedawkowania nie są bardzo groźne w tym momencie. Super pytanie. Pani była następna, a potem pani, tak? To samo. Okej. Okay. Okej, bardzo dobre pytanie. Więc witamina B12 ma wpływ zarówno na możliwość poczęcia, jeśli chodzi o kobiety, na płodność mężczyzn, na spontaniczną taką utratę płodu. Okay? Zresztą na wiele innych czynników, na przykład masę ciała, nie? Czy ktoś, czy noworodek jest gdy się urodzi, ma właściwą czy zaniżoną masę ciała. Inna rzecz, ciekawy taki wpływ witaminy B12. Na bazie badań w Indiach wykazali uczeni tam, że w porównaniu do noworodków w Europie przeciętna masa ciała noworodka w Indiach jest o 700 gramów niższa niż noworodków w Europie. Ale co ciekawe, pomimo tej bardzo zaniżonej masy ciała, przeciętnie u noworodków w Indiach, te noworodki mają większy procent masy ciała w tłuszczu niż mięśni. Okay? Mało, mają wyższe stężenie insuliny. Okay? Mają wyższe stężenie glukozy, co w konsekwencji może prowadzić tam do jakiejś kwestii cukrzycowej itd. później w życiu. Nie? Dlatego nawet co? To rozszczepienie kręgosłupa. Nie wiem, jak będzie po prostu zapomniałem. Zajęcia warga, tak to się nazywa? Okej. To jest wszystko, może powstać. Nawet wrodzone wady serca mogą powstać u noworodka przy niedoborze witaminy B12. My już, czy kobiety generalnie wiedzą, że w tym okresie, kiedy są w stanie poczuć, prawda, mają wziąć suplement kwasu foliowego, prawda? Ale niewielu ludzi, niewielu dietetyków i niewielu ginekologów wie o tym, że te same problemy mogą powstać, jeśli chodzi o niedobór witaminy B12. Dlatego inna, jeszcze dodam do tego, w ciąży, gdy mamy krew się rozrzadza, prawda? Objętość krwi podwyższa się o około 50%, co powoduje, że czy poziom elektrolitów, czy innych, w tym witaminy B12 się co? Spada, prawda? I spada to od pierwszego do drugiego trymestra i tak dalej. Dlatego jak najbardziej, nie to, że kobiety powinny, ale no, jest sensowne, jest rzeczą dobrą, żeby brały ten poziom. Jaki jest poziom w surowicy w tym momencie, myślę, dobry czy adekwatny. Jest znów takie badanie, które pokazało, że u matek, których przeciętny poziom witaminy B12 wynosił 167 picomoli przez litr, okay?
nowonarodzone dzieci miały dość poważne zahamowania, jeśli chodzi o np. układ nerwowy, hematologiczne problemy itd. Natomiast u matek, u których średnie stężenie witaminy B12 w strowicy było ponad 300, niemowlęta też miały symptomy, ale miały takie umiarkowane bardziej inne określenie. Rozumiecie Państwo, co jest, prawda? Dlatego znów ten poziom, o którym ja mówiłem, między 500 a 750 jest adekwatnym jak najbardziej do tej populacji, do kobiet w ciąży, prawda? Jeśli chodzi o jaką dawkę suplementu, ja również zalecam, żeby kobiety w ciąży brały 500 mikrogramów. A szczególnie, jeżeli mówimy o kobietach, które są wegetarianami, bo wtedy one nie mają, czy mają niewielką ilość produktów, które naturalnie zawierają. Przepraszam, panie profesorze, jak jesteśmy przy dzieciach? Czy szczepimy, czy nie? No, nie moja działka. Nie mogę odpowiedzieć na temat szczepień, bo ja się tym po prostu nie zajmuję. Ja powiedziałem Państwu, ja odpowiem na wszystkie Państwa pytania, ale chcę w kolejności, nie? żeby mieć tak. Bo moja córka od 4 roku, pół roku spędziła w szpitalu i szukali przyczyny, sprawnienie rozsiane i takie różne inne choroby rakowe i wszystko wykluczali. Aż w końcu właśnie zbadali, że jej organizm nie przyjmuje właśnie witaminy B12. I teraz musieliby do końca życia brać zaszczepki, ale to spowodowało jej, że z początku zaczęli paraliżować palce, stopy, aż do pasa. I sparaliżowała ją tak, że nie była w stanie chodzić. I długo to schodziło przez te zaszczepki i zostało jej jeszcze jakby stopy pod spodem, że nie może samochodu prowadzić. Tak. I chciałam powiedzieć, bo ona tego nie może już teraz dalej ruszyć, żeby to zeszło. Dlatego, że pani mówi o córce, która miała różne problemy, doszło nawet takich, no coś paraliż, prawda? I stwardnienie rozsiane jakieś tego typu schodzenia. A niedobór witaminy B12 powoduje deteriorację tak zwanego kłębuszków tych majątrzia, to się nazywa, przy tych więcłach nerwowych, prawda? One mają taką otoczkę, to tak jak to jest porównywane do kadła, prawda? W środku mamy jakiś tam drut, a tutaj mamy jakąś tam gumę, czy coś innego, co nam izoluje to, prawda? Więc te powiązania nerwowe mają taką osłonkę, taką izolację. I niedobór witaminy B12 powoduje, że to się niszczy i może dojść do takiego stanu, że nie będziemy już w stanie odbudować tej izolacji, że to tak nazwę. I wtedy, niestety, ale to są stworzenia, które już no, na długi czas pozostaną, nie? Dlatego tak. A jeśli chodzi, pani wspomniała stwardnienie rozsiane, wiem, że na pewno sporo z Państwa zna język angielski, przynajmniej w jakimś stopniu. Gdybyście Państwo poszli do YouTube, tej strony, gdzie tam różne wideo się wrzuca i tak dalej, i wpisali po angielsku, bo nie wiem, czy po polsku to samo wyskoczy, ale po angielsku vitamin przez V, okay? Vitamin B12 deficiency, czyli niedobór witamin B12, okay? To nie będzie tam pierwszy, czy drugi, czy trzeci z tego wideo, ale gdzieś tam siódmy, ósmy, gdzieś będzie reportaż BBC, British Broadcasting Corporation, jak powiedzieć, tej brytyjskiej telewizji, okay? gdzie pani, która miała diagnozę stwardnienia rozsianego i już nie potrafiła chodzić, była na wózku inwalidzkim, wygląda, nie wiem ile miała, ale wygląda na może 40 lat, już nie potrafiła chodzić, zmieniła lekarza, z jakiejś tam przyczyn poszła do innego lekarza, a lekarz pochodził z Indii, a Indie to epicentrum niedoboru witaminy B12. I on podobne przypadki widział na pęczy. I kiedy on ją zobaczył, to tak myślał sobie, a może to nie jest stwardnienie rozsiane, może to jest niedobór witaminy B12. Więc wstrzyknął jej witaminę B12. To wszystko jest na tym filmie. Okay? I co się stało? Normalnie tak 7:30 wieczorem i ta pani szła spać, bo nie miała energii, po prostu nie miała jakiejś takiej wery, prawda? Zauważyła, że po 9:00 ona ciągle jest ten, jeszcze nie śpi i tak dalej, tak?
poszła spać w końcu, gdzieś na środku nocy musiała pójść do toalety. No i poszła do toalety. I będąc w toalecie, uprzytomniła sobie, że ona przeszła do toalety. Ona nie mógł sobie uszkodzić. A reporter zaczyna się, jak Państwo znacie angielskie, zobaczycie, reporter mówi, nawet rodzinny pies nie dowierza, co się stało. No bo otworzyła wózek i chodzi w tym momencie. Kobieta, która nie potrafiła chodzić. Nie mówię przez to, Państwo nie zrozumcie mnie, że nie mówię przez to, że wszystkie przypadki stwardnienia rozszczelnego poprzez tak zastrzyk witaminy B12 czy suplement zostaną uzdrowione. Okay? Ale mówię, że są osoby, które mają złą diagnozę. W książce tej o witaminie B12 mówię o pani, która miała ponad 80 lat i postawiono jej diagnozę choroby Alzheimera. 2 lata później okazało się, że ma niski poziom witaminy B12. Skorygowali poziom witaminy B12. Mając 87 lat, dalej sama mieszka w apartamencie w Nowym Jorku. Nie ma żadnych symptomów. A więc takiej, jak powiedzieć, taka zła diagnoza jest postawiona nagminnie u osób, które są przypadkami niedoboru witaminy B12. Okej, widzę mnóstwo drogi. Proszę. Zażywanie witaminy B12 to anemia makrofagocytozy i czy miażdżycę też można spowodować, że... Proszę powiedzieć. Tak, więc jeśli chodzi o anemię, to ja bym powiedział, okej? Tam anemię złośliwą cofię. Jeśli chodzi o miażdżycę, to co wiemy, co ma wpływ na regresję, czy cofnięcie się w miażdżycy, to dieta wegańska. Okay? Dieta wegańska. Nie ma, ja nie mówię, że dodanie czy podanie witaminy B12 nie ma. Po prostu nie ma jakiegoś badania, które pokazałoby, że może taki mieć wpływ. A wegańska nie wystarczy? Jest jedno badanie, które pokazało, że niskotłuszczowa dieta wegetariańska ma taki wpływ. A są 4 badania, które pokazały, że dieta wegańska odwróciła jak gdyby to światło w tętnicy się rozszerzyło. Także poleciłbym taką dietę plus suplementy witaminy. Zresztą jeśli chodzi o kwestie krążenia, to tak zwane niezbędne kwasy tłuszczowe, EPA i DHA, my to potocznie nazywamy olejem ryby. Okay? Również mają wpływ na to, że te naczynia krążące się zaczną być takie bardziej elastyczne. Okay? I to też może mieć pozytywny wpływ właśnie na poprawę krążenia i tak dalej. Omega-3, dokładnie, ale nie omega-3 na przykład jeśli chodzi o jak się mówi tak, len czy olej lniany. Bo on zawiera tylko kwas alfa-linolowy, okay. Mówię o EPA, eicosapentaenoic i DHA, docosaheksaenoinase. Czyli te, ja na przykład biorę suplement z alg, czy z wodorostów, okay. Do tego, żeby właśnie, i to również ma wpływ. To jest część druga, Państwo pamiętacie? To jest część pierwsza, tak? Kwasy tłuszczowe to jest część druga z tej serii moich wypowiedzi. Czyli pan wie, że oliwę jest potrzebne do tłuszczenia plus te alki i wodorosty? Znaczy oliwę, jeśli chodzi o oliwę z oliwek, tak. To ja używam na co dzień do różnych tam przepisów. Okay? A dodatkowo biorę suplement, który zawiera te olejki EPA i DHA. Gdzie to można kupić? No ja kupiłem poprzez taki sklep internetowy. Nie wiem, czy w Katowicach jest jakiś sklep, gdzie w zdrowiu, żeby można bardzo zapytać. Okej, okay. Pani była następna. Proszę. Okej. Pytanie brzmi. Pani tutaj, pani sobie mierzyła kilka razy i jest powyżej normy, tak? I czy musi brać suplementy? Więc może odpowiedź brzmieć tak, a może odpowiedź
brzmieć nie w zależności od czegoś, co za chwilę wyjaśnię. Mianowicie, w naszym strumieniu krwi witamina B12 nie pływa sobie od tak samo. Okay? Ona jest przyczepiona do takiego, jak to nazywam tak po polsku, takiego nośnika. Okay? Mamy przynajmniej dwa takie główne nośniki. Jedno z tych nośników nazywa się haptokolina. Proszę nie obwiniać mnie, ja nie wymyśliłem tych zwrotów. Okay? Haptokolina. A drugie nazywa się holotranskobalamina. Okay? I teraz pytanie jest, czy ten podwyższony poziom, o który pani ma, to poziom, który wykazuje, czy jest ze względu na to, że dużo tej witaminy jest w holotranskobalaminie, tej drugim nośniku, czy obydwu? Dlaczego to tak ma duże znaczenie? Dlatego, że holotranskobalamina jest tym głównym nośnikiem, nie w sensie, że do tego nośnika jest przyczepiona najwięcej witaminy B12, a w sensie tym, że ona dostarcza witaminy B12 do wszystkich komórek naszego ciała. A ta druga, haptokolina, dostarcza tylko do komórek wątroby. Okay? Czyli w tym wypadku ja bym zalecił, żeby poszła pani do hematologa i żeby hematolog zamówił badanie holotranskobalaminy. Ja to mogę pani później napisać, jak skończymy. Okay? To się to konkretnie nazywa holotranskobalamina 2. Okay? I wtedy, jeżeli poziom będzie poniżej 35, to znaczy, że pomimo wysokiego poziomu witaminy B12 w surowicy, ma pani tak zwany funkcjonalny niedobór witaminy B12. A jeżeli będzie wyższy, szczególnie jeżeli będzie powyżej 50, to znaczy, że nie musi pani brać suplementu, że wszystko jest ok. A dotarła do hematologa, bo była niedokrwistość. Niedobór mały i czerwony kiełek. Ok. Jeżeli jest niedokrwistość, to może przyczyną być albo niedobór witaminy B12, albo niedobór kwasu foliowego. Okay? Czyli to mówiłoby mi, czy sugerowałoby mi, że może pomimo tej wysokiego poziomu surowicy krwi, ma pani ten tak zwany funkcjonalny niedobór witaminy B12 i musiałaby pani jeszcze dodatkowo użyć. Tak, bardzo chętnie. Pani była następna, proszę bardzo. Ja podaję na wizję, żebym słyszał. W moim wieku. Ja w szpitalu uważano mi, że ma bardzo nisko zawartość witaminy B12. W związku z tym zalecono mi zaszczyki i brałam to zaszczyki przez pół roku. Teraz sobie zrobiłam badania i wyszło, tak jak mąż powiedział, 4000, ale dostałam swędzenia całego ciała i dostałam taki rumień na twarzy, czy to jest to przyczyna tego? Tak, dokładnie, to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Ja myślałam, że to jest uczeleniona historia. Nie. To ja pana źle zrozumiałem, bo ja myślałem, że pan mówił o 4000 w sensie dawki suplementu, a pan mówił o poziomie żony w tym, to ja przepraszam za to. Ale tak, czyli ma pani ten symptom, o którym ja mówiłem, że u niektórych osób z wysokim poziomem następuje właśnie takie spędzenie, taki ale coś trądzik, tego typu rzeczy, nie? Także musi w tym momencie pani no, albo obniżyć, jeśli chodzi o tą dawkę, która jest wstrzykiwana, albo chodzić rzadziej na to, żeby no, obniżyć to dość znacznie, bo 4000 to jest bardzo wysoki poziom. Zalecono mi, żeby po prostu nie brać jakiś tam czas. Okej, okay, może powiem Państwu w ten sposób, bo są dwa sposoby, żeby ten poziom witaminy B12 podnieść, tak? Czy raz to jest zastrzyk, okej? Okay? Druga rzecz, to można wziąć suplement, okay? Jaka jest różnica? Różnica polega na tym, że zastrzyk profilaktycznie najczęściej dawany jest raz na miesiąc. Okay? W przypadku niedoboru to może być częściej nawet codziennie. Okay? Natomiast profilaktycznie, jeśli chodzi o suplement, no to bierzemy to albo raz na dzień, albo raz na dwa dni przykładowo. Nie? W zależności od osób może to być nawet no, 2-3 razy na tydzień przykładowo. Jest taka różnica. Inna rzecz, że osoby, które dostają zastrzyk, przez pierwsze kilka dni po otrzymaniu zastrzyku czują się tak euforycznie prawie, że czują się wspaniale po prostu. A na kilka dni zanim, czy przed otrzymaniem tego kolejnego zastrzyku, miesiąc później,
czują się progresywnie już jakoś gorzej. Okay? I tu sądzę, że lepiej byłoby brać suplement, bo nie ma takich skoków, takich wahań w naszym, w tym, jak my się czujemy. Okay? Tylko kwestia trzeba dograć tą dawkę. Czyli w pani przypadku, jeżeli nie ma problemu z absorpcją, jeśli chodzi o suplement, alternatywną byłoby po prostu zaprzestać zastrzyków i wziąć suplement i znów tam zmierzyć za jakiś czas, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda ten poziom w tym momencie. Dziękujemy. Ja chciałbym jednak konsekwentnie pytać Państwa, tak jak widzę Państwa ręce. Proszę. Mam pytanie, wybierając suplementy, na co zwrócić uwagę, bo jest bardzo duży wartość. Okej, no dobre pytanie, bo mamy cyjanokobalaminę, to jest forma witaminy B12, mamy metylkobalaminę, mamy hydroksykobalaminę, mamy jeszcze inne formy, mamy różnego rodzaju, jak powiedzieć, dawki, tak? Mamy różnego rodzaju, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie jest tabletka czy pigułka, prawda? Są w płynie, nawet są takie, że można sobie, jak powiedzieć, tak wstrzyknąć, jak to się nazywa? Werozol, o, werozol dokładnie, tak? A nawet nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Niemczech można kupić pastę do zębów, gdzie jest witamina B12, a ponieważ witamina B12 jest rozpuszczalna w wodzie, to zakupujemy również to z tej pasty, nie? Są różne. Ja osobiście jestem zwolennikiem tabletek raczej niż tych innych. Nie mówię, że przy tych innych jakiś jest problem, nie? Ja po prostu nie jestem do końca przekonany, że jeżeli mamy w płynie, to musimy tam zamieszać, wymieszać, że jeszcze musimy tą pincetą tam nabrać, że mamy taką samą dawkę tej. Więc ja byłbym zwolennikiem, chociaż mówię, jak ktoś już ma coś takiego, czy jest to jedyny produkt, który można kupić te inne, okej? Okay? Jeśli chodzi o te cyjanokobalaminy, czy metylkobalaminy i inne, okej? Okay? Są tacy ludzie, którzy wam powiedzą, że absolutnie nie wolno, czy nie powinniście brać cyjanokobalaminy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zawiera ona śladowe ilości cyjanu. Okay? Absolutnie nie wolno brać. Osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że cyjanek jest normalnie, znajduje się w różnych produktach, które spożywamy. Norweskie badanie pokazało, że w Norwegii przeciętna ilość spożycia cyjanku w diecie, czyli w owocach, warzywach i innych produktach, wynosiła około 380 mikrogramów na dzień, na osobę. Wiecie, ile znajduje się cyjanku w 1000 mikrogramów suplementów witaminy B12 w tej cyjanokobalaminie? 20 mikrogramów. Okay? A więc jeżeli ktoś mówi, że nie powinniśmy brać tego cyjanokobalaminy, to ta osoba powinna nic nie jeść. Bo spożywienie spożywa ileś tam razy więcej jego niż w tym. Także moje zrozumienie jest takie, ja mówię, to jest moja specjalność. Także ja sądzę, że gdy wypowiada się na temat witaminy B12, to no, coś nie coś wiem na ten temat. Więc ja zalecam, ja zalecam, żeby patrzeć na dawkę, a nie na formę. Innymi słowy, jeżeli dawka wynosi, przykładowo, jeżeli mówimy o osobie, która ma tam między 50 a 80 lat, 250 kg, to jest ważne, a nie czy jest to metylkobalamina czy cyjanokobalamina. One wszystkie te formy mają i jakieś tam zalety, i jakieś tam Więc, okej, okay, pytanie jest, czy przerwy zrobić. Więc tak, mówię, jeżeli my dogramy tą dawkę na bazie tam, no sprawdzenie, jaki mamy poziom, to możemy to zrobić sobie każdego dnia. Ja mam taką praktykę, że na stole tam, gdzie jem śniadanie, mam tą kapsułkę, czy ten jakieś tam opakowanie, nie? Witaminy B12, ja to biorę ze śniadaniem, ale ja dość dużo podróżuję nawet na weekendy, bo prowadzę tego typu spotkania tam, gdzie ja mieszkam. Czyli jadę gdzieś tam w piątek, wieczorem mam wykład, potem w sobotę mam wykład, w niedzielę wracam. Ja nie biorę tego ze sobą, nie? I się nic nie stanie, jeżeli tam przez dwa dni, jakiś tam weekend tego nie wezmę. Ale poza tym regularnie biorę. Jeszcze jakiś? Pan, proszę? Pana potem, dobrze? Witamina B12.
Tak, jak najbardziej. Pytanie brzmi, czy witaminę B12 można brać bez jakiejkolwiek. Jak najbardziej. Inne, czy witaminy, czy inne związki po prostu nie mają wpływu, czy na jego absorpcję, czy na jego funkcję w tym momencie. Także nie ma jakiejś tam... Nie ma mierzać spuszczania. Dokładnie. Pan? Panie profesorze, jest sezon ziół. Co jemy? Jakie zioła? Czym się potrujemy, żeby żyć dłużej? Okej. Muszę przeprosić pana, ale zioła to nie moja działka, także po prostu nie wiem na temat ziół bardzo dużo. Także ja lubię sobie wypić raz na jakiś tam czas herbatę ziołową, czy miętową, czy takie dzikie róże, nie? Ale jeśli chodzi o działanie, ja zajmuję się odżywianiem generalnie. Specjalistą jestem od witaminy B12, więc trochę wiem na ten temat. Jeśli chodzi o zioła, po prostu nie wiem. Także musicie może zaprosić kogoś innego, kto będzie się specjalizował. Ale warzywa, owoce, prawda? Witamina pokrzywy jest i tak dalej. Sałata teraz, prawda? Kapusta i inne. To właśnie wszystko... Więc powiem w ten sposób. Najważniejszą zasadą zdrowego odżywiania jest to, żeby mieć różnorodność. Okay? Czyli żebyśmy nie tylko cały czas jedli jabłka, niezależnie od tego, jak zdrowe te jabłka są, prawda? Mamy sezon, teraz są truskawki, są, jak się mówi, czereśnie, morele, prawda? Mieć różnorodność, jeśli chodzi o warzywa. Okazały się szparagi. No, różnorodność tych różnych produktów. Może i znajdzie się miejsce na pokrzywę, dlaczego nie, prawda? Mieć różnorodność różnych tych. Ja na przykład zrobię swój chleb, ja piekę swój własny chleb, nie? To nie tylko kładę mąkę tam z jednego rodzaju zboża, ale z różnego rodzaju zboża. Mało dokładam inne jakieś tam składniki do tego, nie? Ze względu na różnorodność, prawda? Żeby spożywać różnorodność. Nie mówię o różnorodności czy wielu różnych produktach w jednym posiłku, ale jeżeli dzisiaj mamy tam jakąś tam pastę z pestek, to jutro zróbmy awokado na przykład. Położmy na chleb, a pojutrze zróbmy to z jakichś tam orzechów, czy może z czyciorki i tak dalej. O tym, prawda? Okej? Okay? Proszę pana. Mam pytanie, czy jaki ma wpływ pora dnia na przyjmowanie witaminy B12? Super pytanie. Czy powinno się w trakcie posiłku? Czy... Okej, okay. Super pytanie. Znam taką panią, która... której zaleciłem branie suplementu i powiedziała mi, że sprawdziła sobie poziom witaminy B12 w stolicy po jakimś tam okresie suplementowania i mówi, no i co z tym teraz zrobić, czy dalej kontrolować, czy podwyższyć i tak dalej. Ja jej tam zaleciłem i zaleciłem jej, żeby wzięła troszeczkę wyższą dawkę. A ona mi odpisała, bo ja to korespondencyjnie z nim rozmawiałem. I ona mi odpisała, już teraz nie mogę spać po 12 w nocy, a teraz to już chyba w ogóle nie będę spała. Co się okazało? Ona brała tą witaminę B12 wieczorem, okay? Z posiłkiem, nie? A witamina B12 szczególnie u osób, które mają już niedobór, nawet jakiś taki mały niedobór, powoduje taki gwałtowny przypływ energii. I wtedy, jeżeli weźmiemy ten suplement przykładowo wieczorem, to możemy mieć taki symptom, że wrasta w nocy, a my ciągle pełne energii. Nie? Także ja mówię, ja biorę to rano ze śniadaniem i poleciłbym, żeby kontynuować, żeby robić to rano. Jeśli chodzi o czy z posiłkiem, czy bez, nie ma jakichś przeciwwskazań, żeby między czy z. Ja biorę to z posiłkiem, dlatego że sporo związków odżywczych absorbowanych jest, gdy absorbuje się sód. Okay? A my sód spożywamy kiedy? Kiedy spożywamy jakieś inne produkty, prawda? I sód jest taki cały mechanizm w organizmie absorpcji sodu. A niektóre inne związki odżywcze, taki free ride, jak powiedzieć, tak się załapują na stopa z tym sodem, jest zaabsorbowane. Czyli lepiej byłoby z tego względu spożywać ten suplement ze śniadaniem czy z posiłkiem
niż powiedzmy między. Chociaż jeżeli weźmiemy między, nie będzie to nic złego. Więc znów to jakoś tam zaobserwujemy jakąś jego część. Okay? Tego, tej dawki, której spożyliśmy. Czy witamina B12 w pewnym takim poziomie występuje? Kaszę na przykład? Nie, nie. Witamina B12 nie występuje w żadnych produktach pochodzenia roślinnego. Czyli ani w owocach, ani w warzywach, ani w zbożach, ani w orzechach. A mięso i produkty pochodzenia zwierzęce. Czyli witamina B12 występuje i w mięsie, i w mleku, w twarogu, w jajkach i tak. Czyli w tych produktach, które jako dietetycy mówimy, żeby ograniczyć na B12. A jeśli panie profesorze, chodzi o czosnek niedźwiedzi, takich szeroko umawiany w całym roku. Czosnek niedźwiedzi. Niedźwiedzi. Muszę szczerze powiedzieć, że pierwszy raz słyszę to nazwę. Roślina zielona. Tak? Nie wiem. Nie wiem. Ja państwu bardzo dziękuję. Super pytania. Może jeszcze tu mamy jeszcze jedno. To skończymy na tym pytaniu i wtedy oddam mikrofon. Okay? To jest pytanie mojej żony. Okay. Kiedy powinno się robić badanie witaminy B12? Bo dobrze, jeśli żoną suplementujemy większe dawki. Jeżeli pójdziemy na następny dzień, co chyba tak było, no to jest jakby podwyższone, ale tak po tygodniu, no to witamina to spada. Bo na przykład tak, robiliśmy też badanie witaminy D3, no to jest już odlicza różnica, czy się robi miesiąc tego. Okej, okay, pytanie, czy jest o naszej kwestii. Kiedy dokładnie zrobić badanie? W sensie, dzisiaj wziąłem suplement, jutro mam mógł zrobić badanie, czy odczekać jakiś tam czas, nie? Więc to znów, ja wierzę w to, że najbardziej korzystamy, jeśli chodzi o branie suplementu witaminy B12, gdy go bierzemy regularnie i przez to nie myślę raz na rok czy raz na miesiąc, bo to też regularnie, prawda? Tylko częściej, prawda? Czy może nawet raz na dzień, czy codziennie, czy raz na dwa dni przykładowo. I wtedy ja bym zalecił, żeby zrobić sobie badanie, które odzwierciedli to, jaki ten poziom jest według naszej praktyki brania tego suplementu. Rozumiecie, czy państwo chcą sobie powiedzieć? Czyli jeżeli biorę suplement każdego dnia, okay, to wziąłem go dzisiaj, jutro rano na czczo idę i robię sobie badanie. Nie? Nie będzie nic złego w tym, że wczoraj zrobiłem ten suplement, bo ja chcę wiedzieć, jaki mój poziom jest według tej praktyki brania tego suplementu każdego dnia. Prawda? Okay? Jeżeli biorę to raz na tydzień, no to, no, to wtedy, no nie wiem, przykładowo biorę to w poniedziałek, nie? To można, nie wiem, przykładowo w środę czy w czwartek, żeby tak mniej więcej w połowie mieć taki okres. Okay? Ale tak jak pan powiedział, że jeżeli jest jakaś przerwa, to spada, nie? To spada, nie ma co do tego jakiś tam znaku zapytania. Dlatego mówię, regularne takie suplementowanie, żeby utrzymać swój właściwy poziom jest istotne. Bardzo państwu dziękuję.